uczniowie zaś tłumu. Jedli wszyscy dosyta, a z tego, co pozostało, zebrano pełnych 12 koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o 4 straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich. Odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr. Panie, jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem Bożym! Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy go, posłali po całej tamtejszej okolicy i znieśli do niego wszystkich chorych, prosząc, żeby ci przynajmniej frędzli jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. Rozdział 15. Wtedy przyszli do Jezusa faryzeusze i uczeni w piśmie z Jerozolimy z zapytaniem: Dlaczego twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem. Dlaczego i wy przekraczacie przykazanie Boże z powodu waszej tradycji? Bóg przecież powiedział: czci ojca i matkę, oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. Wy zaś mówicie: kto by oświadczył ojcu lub matce? Darem złożonym w ofierze jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie, ten nie potrzebuje czcić swego ojca ani matki. I tak, ze względu na waszą tradycję, znieśliście przykazanie Boże. Obłudnicy. Dobrze powiedział o was prorok Izajasz. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Potem przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: Słuchajcie i rozumiejcie. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to właśnie go czyni nieczystym. Wtedy przystąpili do niego uczniowie i rzekli: Czy wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to słowo? Każda roślina, której nie sadził Ojciec mój niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich. To są ślepi przewodnicy ślepych. Jeśli zaś ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Wtedy Piotr zabrał głos i rzekł do niego: Wytłumacz nam tę przypowieść. To i wy jeszcze niepojętni jesteście. Nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, dostaje się do żołądka i zostaje wydalone na zewnątrz. Lecz to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca. I to właśnie czyni człowieka nieczystym. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym. To zaś, że się je nieumytymi rękami, nie czyni człowieka nieczystym. Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w okolice Tyru i Sydonu.
Jako król, powrót króla tutaj przede wszystkim. Największe sukcesy Polska święciła za czasów królów w Polsce, bo wtedy byliśmy najlepiej rządzeni. I ostatnim królem Polski był Stanisław August Poniatowski od 7 września 1764 do 25 listopada 1795 roku. I jako że tytuł króla najwięcej pozwala mi działać tutaj na ziemi, bo jest najwyżej uznawany, to jako król Królestwa Mysłowickiego od razu na początku roku nie będę krył moich aspiracji, bo pokazałem wam moje doświadczenie w pierwszym filmie. Tam dzięki mojej wiedzy ten pierwszy film powstał i on jest do obejrzenia na YouTubie 18 stycznia. Dzięki temu filmowi ja każdego dnia dokładałem kolejne materiały, zwiększając wartość swojego słowa, a słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Nie, ja tak postanowiłem. Ja tylko dostałem odpowiednie wskazówki, narzędzia od naszego Pana Boga. I po trzecie, tylko ja jestem gwarantem bezpieczeństwa, dożywotnią gwarancją dla całej planety i postanowiłem zakończyć wszystkie konflikty zbrojne. Dlatego, tak jak od początku powiedziałem, ja mam wszystko, co potrzebuję, żeby zostać królem, żeby władać, żeby bronić mojego ludu, bo tylko ja mogę zapewnić nam przetrwanie gatunku, bo tylko ja i moja organizacja dbamy o wszystkie dzieci i bezpieczeństwo całej planety aż do końca swych dni. Jako wolni ludzie razem będziemy podejmować decyzje, jako wolne społeczeństwo. No i Polska tak naprawdę jest tym narodem wybranym. My Polacy jesteśmy narodem wybranym przez Boga do tego, żeby poprowadzić inne kraje do XXI wieku i w końcu, żeby wola Boża się wypełniła tutaj na ziemi, żebyśmy się w końcu pogodzili, żebyśmy przestali walczyć. Dlatego po udanym referendum w Mysłowicach, nie ukrywam, że takie same referendum będą przeprowadzone w kolejnych miastach bezpośrednio sąsiadujących do Mysłowic. No i każde kolejne miasto, państwo będzie miało możliwość w demokratycznych wyborach dołączyć do naszej przestrzeni bezpiecznej, czyli do symetria.space. Do przestrzeni, którą moja fundacja będzie bronić przy pomocy wyskilowanych graczy i technologii, czyli dronów przede wszystkim. Dronów, robotów i nowoczesnej armii składającej się z nieograniczonej możliwości użycia technologii i wykorzystania ludzi tutaj bezpiecznie, umysłowo w kraju. A na front będą wystawiane tylko i wyłącznie maszyny, które będą broniły bezpieczeństwa całej naszej planety. Jako że odpowiedzialne mam zadanie i cel ambitny, od początku wiedziałem, że sam długo tak nie pociągnę. I żeby nie zwariować, postanowiłem właśnie, że to my wszyscy razem będziemy podejmować te decyzje, dlatego jak najszybciej będę chciał utworzyć stronę internetową i do tego aplikację, dzięki której będziecie mogli się ze mną skontaktować i dzięki której będziecie mogli mnie wspierać na bieżąco swoją wiedzą, bo ja przede wszystkim potrzebuję od was informacji, bo ja jestem alfą i omegą, jestem odpowiedzią na wszelkie pytania tego świata i te wszystkie odpowiedzi oczywiście będę chciał udzielić. Wystarczy tylko, że zadacie pytania. A na chwilę obecną
no mamy trudności w zrozumieniu, bo różnica doświadczenia między nami jest dość znaczna. No i słuchacie, słyszycie, czy słuchacie, a nie rozumiecie. Słyszycie, a nie słuchacie właściwie. Patrzycie, a nie rozumiecie, tak? A kwestia do zrozumienia wszystkiego jest moja osoba. Moja osoba i moja historia, którą tworzę na bieżąco każdego dnia. I kiedy wy się ze mnie śmiejecie i kopiecie mnie dalej, ja toczę się dalej jako Sylwester Kula, jako król tu na ziemi, Bóg tam w niebie. I postanowiłem naprawić was słowami, bo to słowa docierają tutaj do umysłu. A przez to, że moje serce jest czyste jak łza i moja główna motywacja w życiu to jest miłość do mojej córki, to wiem, że w moim celu się nie pogubię, dlatego założyłem moją fundację, która jest moim ograniczeniem, ograniczeniem moich możliwości, tak żeby moje możliwości do końca życia były wykorzystywane tylko i wyłącznie do zgodnie z zasadami mojej fundacji. Bo zasady są jasne i przejrzyste, bo zasad nie można łamać, bo za złamanie zasad grozi blokada, sankcje, czy też ostatecznie, jeśli zasady będą łamane, to w ostatecznym rozrachunku czeka sroga kara, czyli eliminacja. Chwasty zostaną wyrwane. I jedyne, co potrzebuję, to społeczeństwa i zdobyć wotum zaufania. I w pierwszej kolejności odbuduję tutaj Mysłowice. Mysłowice staną się nową stolicą świata. To tutaj rozpoczniemy przejście tego etapu z XXI do XXII wieku. I to my, Polacy, jako naród wybrany, zostaliśmy obdarzeni tą łaską, aby poprowadzić innych. Więc powinniście podnieść głowę, przygotować się na to, żeby nadstawić drugi policzek, żeby tak jak do tej pory dalej obrywać od życia i pozwalać sobie innym decydować. A że mamy niepewne czasy, bo tutaj niepewna sytuacja na naszej wschodniej granicy z Rosją, która robi sobie co chce i podejmuje decyzje, supermocarstwo, tak samo jak Stany czy też Chiny, i ta Trójca Święta w tym momencie podejmuje decyzje, no to ja postanowiłem to zmienić i Polska stanie się hegemonem nowego świata tak naprawdę, i to my jako wraz ze wspólnotą europejską, jako nowoczesny i otwarty naród, będziemy w stanie przyjąć całą nienawiść świata na siebie i znieść ją poprzez zniesienie granic i zniesienie ograniczeń, poprzez zdrowe wartości, które szerzymy, poprzez słowo, które niesiemy, a będziemy się bronić przy pomocy technologii i wiedzy, którą uzyskamy w tym czasie. Dlatego czas jest tutaj istotny i kluczowy, dlatego ja postanowiłem działać, a nie czekać i siedzieć cicho. I dlatego podzieliłem, poprzez moje działania na ziemi wytworzyła się wyrwa w czasoprzestrzeni. I mamy przyszłość i przeszłość. I o ile moja przyszłość zależy wyłącznie od działań mojej osoby, i ja swoją przyszłość planuję na dużo, 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 dużo do przodu, tak wy waszą przyszłość powierzyliście korporacjom, powierzyliście rządowi, powierzyliście Unii Europejskiej, powierzyliście Ameryce, powierzyliście wszystkim, na których się godzicie i na wszystko, co robicie. Upadliście po prostu, pozwalając sobie, żeby to inni za was podejmowali decyzje, bo tak łatwiej żyć, bo łatwiej spuścić głowę, odwrócić się, nie patrzeć i obrywać dalej, tak?
bo to zawsze ja mogłem być na jego miejscu, bo mnie to mogło spotkać i powtarzamy sobie, że ale miałem szczęście, jak to dobrze, że to mnie to nie spotkało i zobacz na tego, temu to się nie udało i zamiast mu pomóc wyciągnąć do niego rękę, to wy go jeszcze bardziej kopiecie, wy go jeszcze bardziej poniżacie i jedyne co robicie, to chcecie zobaczyć jego upadek do końca, chcecie zobaczyć, jak taka osoba upadła, a jeśli taka osoba nie chce upaść, jeśli taka osoba ma na tyle silną motywację i determinację, żeby po każdym upadku wstać, żeby każdą kłodę od losu przemienić w fundament pod nową inwestycję. A co wtedy? Boicie się takiej osoby. Boicie się i odsuwacie się, bo to jest nierealne i niemożliwe, żeby jedna osoba mogła posiąść takie możliwości i obawiacie się o to, że te możliwości zostaną wykorzystane w zły sposób, a w tym momencie to wy wasze możliwości wykorzystujecie w zły sposób, bo pomimo tego, że macie więcej niż potrzebujecie, to nie potraficie się dzielić tym, co macie i nie jesteście ani szczęśliwi, ani nie kieruje wami miłość, a jedynie chciwość i zwracacie uwagę wyłącznie na opakowanie, zapominając o treści, zapominając o tym, co w środku. Postanowiłem was przede wszystkim za darmo edukować, informować, rozwijać, wspierać i odbudować zarówno cały nasz kraj, jak i całą naszą cywilizację europejską, jak i całą cywilizację jako naród wybrany. Do tego narodu wybranego będzie mógł dołączyć każdy jeden obywatel Ziemi. Będziemy jednym dużym społeczeństwem i razem demokratycznie będziemy podejmować decyzje do końca swoich dni, wszyscy razem, bo każdy z was będzie miał prawo głosu. W dowolnym momencie każdy z was będzie mógł się wypowiedzieć, bo nie może być sytuacji takiej jak teraz, że wolny człowiek w wolnym kraju jest zamykany w zakładzie psychiatrycznym i pozbawiony wolności na 2 miesiące tylko za to, że głosi słowa prawdy. A prawda boli najbardziej, to dlatego wy się tak mnie boicie, bo ja niosę prawdę. I obawiacie się tego, że tak może być. Zastanówcie się nad sobą, a ja w tym czasie będę pozyskiwał fundusze na targach franczyzy w Katowicach, gdzie przychodzą właśnie osoby, które nie mają pomysłu na firmę, które tego pomysłu na firmę szukają, a że moja firma i moja dynamika rozwoju ma najwyższe obroty i tylko ja mam najświeższe informacje, to dzięki temu każda złotóweczka zostanie efektywnie wykorzystana i zainwestowana. Do końca roku będzie co najmniej 1 000 000. Więc jakby sami zobaczcie, że potencjał rozwoju mojej organizacji jest no, znaczny w porównaniu do innych inicjatyw podejmowanych przez kogokolwiek na Ziemi i jest skierowana wyłącznie z miłości przez odpowiedzialną i rozsądną, dojrzałą, dorosłą osobę, a nie przez duże dzieci, które jedynie chcą zaspokoić swoje chore ambicje. Zapraszam oczywiście na kolejne materiały, w których będę was informował na bieżąco o postępach w realizacji mojej kampanii. Jako że jako strateg i generał dla mnie to właściwie jest stan wojenny w tym momencie, bo dopóki moja kampania się nie skończy, dopóki wszyscy ludzie na Ziemi się nie zjednoczą, to
to Symmetrial Space w jakimś stopniu pozostaje w stanie wojny. Mam nadzieję, że jak najszybciej do mnie dołączycie, aby pomóc mi kierować tymi robotami. I tutaj szczególny apel do graczy, bo to wy macie największe doświadczenie w środowisku wirtualnej rzeczywistości, w środowisku internetowym. I to dzięki waszym umiejętnościom nasze roboty zostaną wykorzystane efektywnie i będą mogły dotrzeć i z pomocą do wszystkich ludzi na Ziemi. I my będziemy rozdawać tą technologię, będziemy rozdawać wiedzę, będziemy szerzyć słowa prawdy. I każdy z was ma szansę stać się apostołem i nieść prawdę dalej. Bo ja dałem wam wszystkie niezbędne narzędzia i mając gwarancję, że internet nie zapomina, mam też pewność tego, że cokolwiek się nie wydarzy później, to pójdzie już zgodnie z moim planem. Dlatego rok 2017, 18 stycznia, będzie rokiem zero nowych czasów. Bo od tego momentu ja się ujawniłem, ujawniłem się ze swoją wiedzą i od tego momentu powstała ta wyrwa w czasoprzestrzeni. To znaczy ta wyrwa powstała parę dni wcześniej, bo ja miałem parę dni przed wrzuceniem filmu czas na uspokojenie się, na przemyślenie strategii, na przemyślenie kolejnych działań i dopiero w momencie, kiedy byłem gotowy, kiedy już nie mogłem się doczekać na kolejne informacje, żeby otrzymać, żeby zacząć działać, bo mam manię wielkości i mój cel mnie napędza, no to chcę tą kampanię zakończyć jak najszybciej i odzyskać własne życie i spokój ducha, tak żeby wrócić do normalnego życia, tak żeby założyć rodzinę, posadzić drzewo, zbudować dom, spłodzić syna i zabezpieczyć przetrwanie gatunku, tak? No, to jest normalne i naturalne. A moje oczekiwania są uzasadnione, tak? Bo są zgodne z wiedzą i z doświadczeniem i z moim sercem i z Biblią, więc oparte o solidne wartości, których nie da się zniszczyć, tak samo jak nie da się zniszczyć mojej fundacji, która jedyne co czyni, to czyni dobro. A moja fundacja, Symmetria.space, łączy zwykłych ludzi, biznes, nowe technologie, ekologię, szerzy miłość do świata i zmienia go na lepsze. Proste, prawda? My tylko edukujemy, informujemy, rozwijamy, wspieramy nowe inwestycje w oparciu o nowe technologie, o bezpieczeństwo, z nastawieniem na bezpieczeństwo dzieci i bezpieczeństwo planety, tak żeby zapewnić przetrwanie gatunku i dynamikę rozwoju, tak żebyśmy mogli odkrywać, nie być przywiązani tylko do jednej planety, tylko tak żebyśmy mogli kolonizować pozostałe planety w kosmosie, tak żebyśmy mogli swobodnie szukać form życia i odnaleźć inne cywilizacje rozsiane gdzieś tam daleko w kosmosie, bo jak wy chcecie porozumieć się z naszymi sąsiadami w kosmosie, jak wy nie jesteście w stanie porozumieć się z sąsiadami tutaj na Ziemi, jak wy się odcinacie od swoich sąsiadów, chowacie się na osiedlach zamkniętych, odwróciliście się od wiary, od wartości, a każdy z was podążył za pieniążkami, za korporacjami, za mrzonkami lepszego życia w ramach korporacji, która was mami głupia razem z rządem, który sami powołaliście w demokratycznych wyborach. I pora się obudzić, Polsko, i podjąć działanie, i bo tylko razem jesteśmy w stanie zdziałać więcej, bo tylko razem zmienimy ten cały świat na lepsze, bo tylko razem możemy przetrwać, bo miłość jest silniejsza od nienawiści, bo prawda jest silniejsza od kłamstwa, a Polska jest dumnym krajem. I dzięki tej dumie, dzięki naszym wartościom, nigdy nie pozwoliliśmy, aby nam odebrali naszą wolność. I teraz proszę was o to samo. Proszę was po raz kolejny, żebyście nie dali sobie odebrać swojej wolności, tylko żebyście w końcu zabrali głos w sprawie i zaczęli rozmawiać. Nawet jak nie ze mną, to między sobą ustalcie, bo pojawiła się nowa opcja i ja, korzystając z tej opcji, czynnie w niej uczestnicząc, bo to jest moja innowacyjna i prospołeczna inicjatywa. Was to przeraziła, ta moja wiedza,
mnie nie przeraża, bo mnie przeraża za to technologia i możliwości wykorzystania jej w sferze wojennej, bo jako profesjonalny gracz wiem, jak wykorzystać i poprowadzić skutecznie armię. To wiem, jak wiele żyć mogę odebrać na polu bitwy, wiem, jak wiele osób jestem w stanie zabić i dlatego, żeby zabezpieczyć swoją wiedzę, postanowiłem odwrócić wydarzenia i nie zabijać, nie atakować, a jedynie bronić siebie, swoich wartości i swojej ludności. I dzięki temu mam stuprocentową gwarancję, że cokolwiek się nie wydarzy później, moja wartość intelektualna zostanie zachowana w nienaruszonej formie dzięki materiałom, które publikuję od 18 stycznia. I od tego czasu tych materiałów pojawiło się ponad 100 i zawsze w wolnym momencie macie do tego dostęp, a że na chwilę obecną nie macie czasu, to postanowiłem kupić dla was ten czas i zapłacić wam za to, żebyście moje materiały oglądali. A z czasem te materiały będą coraz lepsze i coraz ciekawsze, więc muszę już kończyć, bo telefon mi tutaj mryga. Także życzę wam miłego dnia.